Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Wikuistego Słowa, EWTN Polska. Z pomocą Bożą rozpoczynamy dzisiaj Wielki Post, okres 40-dniowego przygotowania do świąt paschalnych. To na pewno szczególny moment na to, aby wejść w głąb siebie i przemyśleć słowa, które dzisiaj usłyszymy w Kościele. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Szczególnie dla mnie osobiście te słowa prochem jesteś i w proch się obrócisz przypominają mi o tym, że życie jest krótkie, że czas ciągle nas goni, bo zbliża się ten moment, kiedy staniemy twarzą w twarz z naszym Panem i trzeba będzie zdać sprawę ze swojego włodarstwa. A więc ten czas, który mamy, trzeba wypełnić jak najlepiej. I właśnie na progu tego Wielkiego Postu proszę Was, abyście wspierali nas nieustannie. Abyście być może Waszą jałmużnę, być może Waszą modlitwę, czy może nawet Wasz post skierujecie w naszym kierunku. Poprosicie Pana Boga, aby przez Wasze zmagania duchowe pomóc także i nam. Potrzebujemy Waszego wsparcia nieustannie. Przez cały ten czas Wielkiego Postu, ale także i później, bo chcemy razem z Wami tworzyć wspólnotę wiernych widzów telewizji Wikuistego Słowa. Dziękuję za każde wsparcie. Szczęść Boże!